To już ostatnia kolekta wielkopostna, z którą przychodzi nam się zmierzyć w tym roku, a jest to kolekta z Wielkiej Środy. Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana. Spraw, abyśmy wiernie Tobie służyli i dostąpili łaski zmartwychwstania. Rozważając tą kolektę, wchodząc w jej zamysł, zastanawiałem się, czy Bóg faktycznie jest takim okrutnikiem, że pozwolił, że zechciał, że chciał, pragnął tego, by Jego Syn zginął. I to jeszcze tak okrutny sposób, jakim jest śmierć na krzyżu. Otóż nie, bo trzeba nam spojrzeć na inną prawdę, która jest zawarta w Piśmie Świętym. Otóż zapłatą za grzech jest śmierć. A ta śmierć powinna spaść na nas. Jest to cena, którą każdy z nas jako grzesznik powinien zapłacić. Jednak Bóg chciał, zapragnął, że to nie my ponosimy zapłatę grzechu, lecz On sam, a dokładniej Jego Syn, zapragnął i zechciał. W tym jest Jego wola i chcenie. Dobrze, ale dlaczego w takim bądź razie krzyż? Ta śmierć, która Bóg ze swej sprawiedliwości wymaga z powodu grzechu, nie mogła dokonać się inaczej? Pewnie mogła, jednak Bóg pragnie nam pokazać, że to, co wydarzyło się w raju, to, co wydarzyło się przez ręce pierwszych rodziców i przez zwycięstwo złego ducha na drzewie poznania dobra i zła, na drzewie również musi się zakończyć. Na drzewie, którym pozornie szatan ponownie znowu ma wygrać. Ale ta wygrana jest tak naprawdę jego przegraną. Krzyż staje się dla nas drzewem życia. Drzewem, którego w samym raju nie mogliśmy już dotykać. A możemy dotykać go teraz, tutaj, na ziemi, nie będąc jeszcze w pełnej komunii z Bogiem. A może się to wszystko dziać dzięki Chrystusowi i dzięki temu, że Bóg tego zechciał i zapragnął.